Po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej i zajęciu Łomży przez wojska III Rzeszy w lipcu 1941 roku Niemcy powołali Judenrat, na czele którego stanął Mendel Moszyński, a jego zastępcą został Mendel Koliński. Utworzono także Radę Żydowską, do której weszli m.in. dr Hefner, Jankiel Gałczyński, inżynier Mojżesz Rosenthal, Tabulicki oraz Szymon Goldlust. Siedzibą Juderantu był Szpital Żydowski. Salomon Herbst został powołany na stanowisko komendanta Policji Żydowskiej. Miesiąc później zostało utworzone getto dla ludności żydowskiej. 12 sierpnia 1941 Niemcy rozkazali wszystkim Żydom przenieść się do getta w przeciągu jednego dnia i wyznaczyli kontrybucję w wysokości 25 kg złota. Getto obejmowało teren pomiędzy ulicą Dworną, Woziwocką, Żydowską, Rybaki, Zieloną, Senatorską, Starym Rynkiem. Główna brama znajdowała się na ulicy Senatorskiej, u wylotu na Stary Rynek. Na tym terenie zostało zgrupowanych około 10 tysięcy Żydów z Łomży, Jedwabnego, Piątnicy, Stawisk Wizny i Rutek. 11 listopada 1942 getto zostało zlikwidowane. W związku z rocznicą likwidacji getta w Łomży w czwartek 2 listopada przedstawiciele władz Łomży, a także Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej złożyli kwiaty pod tablicą poświęconą ludności żydowskiej, mieszkańcom Łomży znajdującą się przy ulicy Senatorskiej. Władze samorządowe muszą pamiętać o tragicznych wydarzeniach, pamiętać też o mieszkańcach, którzy tworzyli dane społeczności i my, podobnie jak w latach poprzednich, dzisiaj oddajemy hołd osobom, które zginęły w czasie II wojny światowej, osobom, które tworzyły też to miasto. Społeczność żydowska przed wybuchem II wojny światowej stanowiła 1/3 mieszkańców miasta. Żydów w Łomży przed wybuchem II wojny światowej było około 10 tysięcy osób na około 28 tysięcy mieszkańców ogółem w mieście. To była bardzo ważna społeczność, dlatego że uczestniczyła aktywnie w życiu gospodarczym, kulturalnym miasta, ale też w politycznym, bo gdzieś mniej więcej proporcjonalnie do ilości populacji w mieście, gdzieś 1/3 radnych łomżyńskich to byli przedstawiciele społeczności żydowskiej. Wśród Żydów było wielu przedsiębiorców, były cegielnie żydowskie, był według niektórych jeden z najbogatszych łomżyniaków przed wojną, Mendel Orłowski, który tutaj miał niedaleko od tego miejsca fabrykę maszyn rolniczych i odlewnie żeliwa, mnóstwo kramikarzy, drobnych takich przedsiębiorców, kupców, to byli właśnie przedstawiciele społeczności żydowskiej. Szacuje się, że przynajmniej 7 tysięcy Żydów łomżyńskich wywieziono z Łomży 2 listopada 1942 roku podczas tej wielkiej akcji likwidacyjnej gett na terenie okręgu białostockiego. Oni trafili do obozu przejściowego w Zambrowie i stamtąd ich wywieziono do najprawdopodobniej do obozu zagłady Auschwitz. Zanim jeszcze doszło do tej likwidacji gett i wywiezienia Żydów do obozu zagłady, to co najmniej się szacuje tak między 2 a 3 tysiące Żydów łomżyńskich zostało zamordowanych przez Niemców w Lesie Giełczyńskich w wyniku masowych egzekucji. Część łomżyńskich Żydów trafiło do obozów w Kiełbasinie, Wołkowysku i Białymstoku. Pamiątkową tablicę z brązu w miejscu pospalonej synagodze na murze budynku przy ulicy Senatorskiej 6 umieszczono w 1986 roku.